Cześć ziomeczki kochane, to ja wasz Wojtas ze swoją piękną siódemeczką, ale dobra, przechodzimy od razu do rzeczy. Dzięki, że oglądacie filmuś, bardzo się cieszę. Jeśli wam się podoba, to w ogóle lajkujcie, nie wiem, udostępniajcie, komentujcie, takie różne rzeczy róbcie, bardzo bym was zachęcał. Ale dobra, wróćmy teraz do tego, o czym mamy faktycznie gadać, czyli mianowicie pentatonika. Pentatonika molowa, o tym wszyscy mówią, że tak powiem. Wszyscy grają, wszyscy zaczynają od tego, wszyscy też się dziwią, że jak to pentatonika molowa i można różne rzeczy na tym wycisnąć i tak dalej, nie? Więc w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie zrobić pozycję pierwszą pentatoniki molowej. Akurat weźmiemy tonację A, idąc za tłumem, zajmiemy się tonacją A. Także obadajcie sobie najpierw samą tą tonację, gdzie są dźwięki na gryfie, a później zajmiemy się wykorzystaniem tej pentatoniki, tej pierwszej pozycji do ćwiczeń, do ogrywania. Pokażę wam sposoby, jak ogrywać też tą pentatonikę, prawda? Czyli nie tyle, że gramy ją jakby linearnie wzdłuż po dźwiękach, prawda, jakie mamy, tylko możemy grać różne kombinacje, czyli tu już jakby zaczynamy jakby tak lizać improwizowanie, ale dobra, przejdźmy do rzeczy, do pozycji pierwszej pentatoniki amol. Ci dobra. Najpierw łyk kawy. Czekajcie, łyk kawy z metalu, krótca. Krótca bomba, ja po prostu ja nie mogę. Dobra, jedziemy. Tym razem bawimy się na kanale czystym. Nie będziemy żadnych przesterów włączać. Nie, absolutnie nie będziemy się w ten sposób na razie bawić. Wzmacniacz, na jakim gram, to jest Krait V5. Lampowe kombo, troszeczkę przykurzone, bo dopiero wyciągnąłem z tego z mojej szafy do grania. Troszeczkę przykurzone, gitara Flame Axe G7 na SH8 7 Seymour Duncanie. To tak dla tych, którzy ewentualnie by chcieli tam obadać. Piórko, na jakim gram, to jest Dunlop Tortex, grubość 1 mm. Takim żółwiem, charakterystyczne, bardzo charakterystyczne. Dobra, skupmy się teraz na samej tej istocie pentatoniki. Siódma struna może was troszeczkę mylić, to absolutnie zgadzam się. Jednak spróbujmy tak. Najgrubsza struna na piątym progu to jest dźwięk A. Później 8, 5, 8. Na najgrubszej strunie u was w sześciostrunowych gitarach. Czyli 5, 8. Na strunie A, czyli na strunie piątej, 5-7, próg 5-7, macie 5-7. Później na strunie D, czyli czwartej, też 5-7. Na strunie G, trzeciej, też 5-7. Na strunie drugiej B, 5-8. I na strunie E, najcieńszej, 5-8. No i dobra, zagrajmy teraz to wzdłuż dźwięków, które mamy. Za chwilę wam powiem, jakie to dźwięki, ale dobra, zagrajmy na razie jakby wzdłuż schodząc do góry, czyli zwiększamy wysokość. Widzicie, bardzo charakterystyczna melodia. To jest przegrana ta skala przez dwie oktawy i nawet jeszcze troszeczkę i jeden dźwięk. Zaraz wam wyjaśnię, o co tu chodzi. To, co zagraliśmy, to była pierwsza pozycja, standardowa pierwsza pozycja pentatoniki amol, która się zawiera między piątym a ósmym progiem na każdej gitarze. Chyba że mamy jakieś obniżone stroje, ale to już wtedy zmienia się po prostu ten dźwięk, a wtedy jest w innym miejscu, ale dobra, to nieważne, to na razie w standardowym stroju, czyli pierwsza pozycja stąd się bierze, że jest na najgrubszej strunie, na najgrubszej szóstej strunie u was,
dźwięk A jest jako pierwszy dźwięk. KPW? Dźwięk A, czyli tonacja A-mol, pentatoniki molowej, tonacja A, pierwszym dźwiękiem jest dźwięk A, czyli stąd jest pierwsza pozycja. Teraz wam powiem, jakie to są dźwięki, żeby to gram na razie samą pozycję, czyli schemat, bo najważniejsze w tym momencie jest to, że gram w tym obrębie od najgrubszej do najcieńszej struny. Mimo że tutaj jest dźwięk, nie jest dźwięk, skończyłem na tym dźwięku i on nie jest pierwszym dźwiękiem tej tonacji, to mimo wszystko zagrałem go w obrębie danego schematu. Ale dobra, czyli tak, dźwięk pierwszy, jaki mamy w tej pentatonice, to jest dźwięk A. O, przepraszam. Dźwięk A. Później będzie dźwięk C. Później D. Później E. Później G. I ostatni dźwięk, oktawy wyżej od pierwszego, jest, czyli też dźwięk A. Czyli macie. Słyszycie? Pierwszy i ostatni dźwięk jest wyższy, ostatni dźwięk, czyli tutaj szósty, jest wyżej o oktawę od tego pierwszego. Dla osób, które powiedzmy zaczynają, to może się nie wydawać, że to jest dźwięk ten sam. To jest pierwszy, a to ostatni. Jednak to jest wysokość oktawy, czyli tu mamy te same dwa dźwięki A. Czyli zagrałem teraz w obrębie jednej oktawy zagrałem tą pentatonikę. Mam nadzieję, że to wszyscy rozumieją. Po prostu mam A, C, D, E, G, A. A, G, E, D, C, A. Idąc w drugą stronę. I teraz uwaga. Pierwsze ćwiczenie. Ćwiczenie number one. To jest werbalnie, czyli w mówieniu. Zapamiętaj sobie ten ciąg dźwięków. A, C, D, E, G, A. Zapamiętajcie sobie ten ciąg dźwięków. Powtarzajcie sobie do oporu, aż zapamiętacie. W drugą stronę też sobie powtarzajcie. Czyli od najwyższego do najniższego i od najniższego do najwyższego. To jest właśnie takie ćwiczenie na zapamiętanie kolejności dźwięków i to jest bardzo istotne ćwiczenie, ponieważ dzięki temu będziemy wiedzieć, po jakich dźwiękach się poruszamy. Jeśli później już nauczymy się całego gryfu na pamięć tych dźwięków, to będziemy wiedzieć, że cholera, pentatonika A-mol, A, C, D, E, G, A. I teraz wyłowimy z tej masy dźwięków, prawda? Wyłowimy te, które potrzebujemy. I teraz dobra, A, C, D, E, G, A. To musicie sobie zapamiętać. Teraz drugie ćwiczenie. To jest tak, zaczynamy od tego dźwięku pierwszego tutaj, co mamy, prawda? A. I sobie gramy tą pentatonikę, mówiąc też sobie te dźwięki. Czyli mamy A, C, D, E, G, A. A, G, E, D, C, A. A, G, E, D, C, A. To jest, prawda, to ćwiczenie następne, które właśnie robimy. Ale popatrzcie, teraz z drugiej strony. Dobra, jak doszliśmy do dźwięku A tutaj, to teraz to A, C, D, E, G, A znowu możemy zagrać wyżej, prawda? Czyli mamy tak. A, C, D, E, G, A. Później kończyłem na struna najcieńsza na ósmym progu, prawda? To już jest dźwięk C. Widzicie, że nawet już sam ten dźwięk to nam sobie... Aha, no kurczę. O, wypadałoby na tym skończyć. Dobra, ale tutaj jakby na razie się nie trzymamy samej tonacji, tylko próbujemy sobie powtarzać dźwięki, jakby takie mechaniczne powtarzanie dźwięków, prawda? Czyli mam tak. C, A, G, E, D, C, A, G, E, D, C, A. Czyli rozumiecie, to byłoby takie ćwiczenie, żeby te dźwięki powtarzać. Wiem, że w drugą stronę jest ciężko. W tą pierwszą stronę na razie też jest ciężko, ale dobra, czyli widzicie, czyli macie na razie to opatentowane, postarajcie sobie teraz to na spokojnie powtórzyć, przegrać sobie i zapamiętajcie, na razie się nie spieszymy, na razie nie robimy jakichś udziwnień, przesterów nie włączamy, innego różnego skurczysyństwa, prawda, które można nakupić, tylko sobie na razie ładnie ogrywamy, prawda,